W tym filmie opowiem, co to jest podprzestrzeń wektorowa. Podam pewną ogólną definicję, a potem pokażę kilka przykładów. Te przykłady będą dotyczyły Rn, więc możemy myśleć na początek, że to jest podprzestrzeń wektorowa w Rn po prostu. Przy czym ta definicja jest ogólna i ona dotyczy dowolnych, abstrakcyjnych przestrzeni wektorowych, ale można mieć taki prosty obrazek w głowie na początek. Czyli przypomnijmy sobie, co to jest Rn, bo warto to może przypomnieć, że to jest zbiór takich wektorów, które zapisujemy w postaci kolumn zwykle. Takich wektorów, które mają n składowych rzeczywistych, czyli mamy każdy taki wektor to jest n liczb rzeczywistych, czyli to są takie ciągi liczb rzeczywistych, zapisujemy je w postaci takich kolumn, gdzie każdy element, każde xi należy do zbioru liczb rzeczywistych, no i i jest od 1 do n. Od 1 do n. No i to jest przestrzeń wektorowa, jeżeli mamy w niej zdefiniowane działania. Mianowicie dodawanie wektorów, które polega na tym, że się po prostu dodaje takie dwie kolumny do siebie powspółrzędnych i mnożenie wektorów przez liczbę. Jak mnożymy wektor przez liczbę, to każda składowa się mnoży przez tę liczbę. No i taka przestrzeń, gdzie mamy właśnie taką strukturę, dodawanie wektorów, mnożenie wektorów przez liczbę, to jest przestrzeń wektorowa. Mamy wyróżniony pewien wektor, wektor zerowy. W tym wypadku to jest taki wektor, co ma wszystkie współrzędne zerowe. No dobrze, a teraz co to jest podprzestrzeń w takim razie? Więc po pierwsze, niech V to będzie to nasza podprzestrzeń. Po pierwsze, podprzestrzeń to jest podzbiór. To jest pewien podzbiór naszej dużej przestrzeni wektorowej. W tym wypadku myślimy sobie o Rn. Ale nie każdy podzbiór jest podprzestrzenią. On musi spełniać pewne warunki, więc powiemy, że V jest podprzestrzenią wektorową, jeśli spełnione są takie dwa warunki. No, jeżeli to ma być podprzestrzeń wektorowa, to oznacza, że V samo w sobie musi być przestrzenią wektorową, czyli musimy w niej umieć dodawać wektory i mnożyć wektory przez liczbę. Czyli te warunki są bardzo proste, intuicyjne. Po pierwsze, jeżeli mamy jakiś wektor, powiedzmy x, który należy do tego naszego podzbioru, na razie v, no to jak pomnożymy x przez jakąś dowolną liczbę, c, pomnożymy ten wektor x, to musi być tak, że to też należy do tej naszej podprzestrzeni v. To znaczy, że jak pomnożymy x przez dowolną liczbę, to wynik takiego mnożenia też musi należeć do v. No to się mówi, że V jest zamknięta ze względu na mnożenie. No, na mnożenie wektorów przez liczby, bo tylko takie mamy mnożenie w przestrzeni wektorowej. No dobrze, a drugi warunek, łatwo się domyślić, jest taki, że jak mamy jakieś dwa wektory, powiedzmy wektor A, go oznaczę, który należy do naszego podzbioru V, i wektor B, który należy do naszego podzbioru V, no to jak dodam te dwa wektory do siebie, A dodam do B, to ta suma też ma należeć do V, dla dowolnych wektorów A i B. No i ten warunek mówi nam, że V jest zamknięta ze względu na dodawanie. Na dodawanie wektorów. Jest zamknięta ze względu na dodawanie. No i koniec. To są takie dwa warunki. Czyli, że pewien podzbiór jest podprzestrzenią, jeśli spełnia takie dwa warunki, że jest zamknięty ze względu na mnożenie wektorów przez skalary, przez liczby i jeżeli jest zamknięty ze względu na dodawanie wektorów. No i teraz prostą konsekwencją tych dwóch warunków, którą może warto podkreślić, bo to się często przydaje przy sprawdzaniu, czy coś jest podprzestrzenią, to jest taki fakt, że 0 zawsze należy do podprzestrzeni. I to wynika już z tych dwóch warunków. Jak to wynika? No zauważmy, że jeżeli mamy jakiś wektor v, który należy do naszej podprzestrzeni, no to jak pomnożę v przez minus 1 razy v, to będzie po prostu minus v w skrócie, to też musi należeć do podprzestrzeni, bo jak pomnożę przez dowolną liczbę, to taki wektor musi należeć do podprzestrzeni. No ale jeżeli teraz wezmę v i do tego dodam minus v, no to dostanę 0. ale ponieważ nasza podprzestrzeń jest zamknięta ze względu na dodawanie, to suma dowolnych dwóch wektorów, czyli w szczególności tego i tego, musi należeć do podprzestrzeni, czyli widzimy, że 0 musi zawsze należeć do V. Czasami nawet się dodaje to jako dodatkowy warunek, że wektor zerowy też musi być elementem podprzestrzeni. Się to dodaje do definicji, ale jak widzimy, to już wynika z tych dwóch warunków, więc nie jest konieczne dodawanie tego do definicji. No dobrze. No to jest pewna ogólna definicja, że jak mamy zbiór, który jest zamknięty ze względu na mnożenie wektorów przez liczby i dodawanie wektorów, no to jest podprzestrzeń wektorowa, dlatego że ten zbiór sam ma strukturę przestrzeni wektorowej. Mamy tam zdefiniowane dodawanie wektorów i mnożenie wektorów przez liczby, które nie wyprowadza nas poza ten zbiór. No to zobaczmy teraz jakieś przykłady. Weźmy sobie jakiś przykład. Troszkę miejsca tu, może niech będzie widać te warunki. Jakiś prosty przykład. Zastanówmy się, czy podzbiór złożony tylko i wyłącznie z wektora zerowego jest podprzestrzenią wektorową. Powiedzmy, że to jest podprzestrzeń w R3, czyli że ten nasz wektor ma 3 składowe. 0, 0, 0 na przykład. Czyli V jest podzbiorem R3 w tym wypadku. I pytamy, czy V jest podprzestrzenią. Czy V jest podprzestrzenią wektorową? No jest albo nie jest. Trzeba sprawdzić te dwa warunki, które tutaj jeszcze ciągle widać. Więc musimy sprawdzić, czy jak pomnożymy przez dowolną liczbę ten nasz wektor, jeden jedyny, który należy do tego zbioru, to czy dostaniemy wektor, który należy do naszego zbioru. No jak pomnożymy wektor zerowy przez liczbę, to dostaniemy wektor zerowy. No to sprawdziliśmy, że dla każdego wektora, bo mamy tylko jeden wektor w tym podzbiorze, prawdą jest, że pomnożenie go przez liczbę, dowolną liczbę c, nie wyprowadza nas poza ten zbiór, bo dostajemy znowu ten sam wektor zerowy. Czyli widzimy, że ten nasz zbiór V jest zamknięty ze względu, już to będę pisał w skrócie, ze względu na mnożenie. Jest, dobrze. A teraz sprawdźmy, czy ten zbiór jest zamknięty ze względu na dodawanie wektorów. Weźmy jakieś dowolne wektory. W tym wypadku mamy tylko jeden wektor. Więc tylko możemy sprawdzić, czy jak dodamy ten wektor do samego siebie, czy dostaniemy znowu element tego zbioru. No jak dodamy wektor zerowy do wektora zerowego, no to dostajemy wektor zerowy, czyli widzimy, że rzeczywiście ten zbiór jest zamknięty ze względu na dodawanie. Czyli to jest podprzestrzeń. Jest podprzestrzenią? Tak, jest. I to jest taki najprostszy przykład, taka najmniejsza podprzestrzeń. Widzimy, że podprzestrzeń złożona tylko z wektora zerowego, że taki podzbiór złożony tylko z wektora zerowego jest podprzestrzenią wektorową, zawsze. No dobrze, to był ciekawy przykład. To teraz zróbmy jakiś mniej trywialny przykład. Tutaj nam się przyda układ współrzędny, który sobie wcześniej przygotowałem. Powiedzmy, że teraz zdefiniuję taki podzbiór. Powiedzmy, że mam podzbiór tym razem w R2 wektorów, które mają dwie współrzędne, x1, x2, należą do R2 i warunek, który spełniają, jest taki, że x1 jest większe lub równe 0. I teraz, czy taki podzbiór jest podprzestrzenią? Czy S jest podprzestrzenią? Zastanówmy się. No, popatrzmy, no co to jest za zbiór najpierw może. Tutaj jak mam układ współrzędnych, no to może spróbujmy go narysować. Powiedzmy, że tutaj jest x1, tutaj jest x2. No i teraz jaki jest warunek? Taki, że współrzędna x1 ma być większa lub równa 0. Czyli na pewno cała oś x1 równe 0 należy do mojego zbioru, czyli cała ta oś tutaj należy, ta pionowa. I wszystko co na prawo, czyli tutaj cała ta półpłaszczyzna razem z tym brzegiem tutaj, to jest ten zbiór S. No i teraz zastanówmy się, czy ten zbiór jest podprzestrzenią. Tak jak mówiłem, zawsze warto zacząć od tego, co jest najłatwiejsze, czyli sprawdzić, czy wektor zerowy należy do tego zbioru, no bo wiemy, że musi należeć. No tutaj w tym wypadku należy, dlatego że ten punkt należy do tego zbioru, czyli w ten sposób nie możemy wykluczyć tego, że to jest podprzestrzeń. No ale sprawdźmy pozostałe warunki. Może tym razem zacznijmy od sprawdzenia dodawania, czyli tego warunku, który podałem jako drugi. Powiedzmy, że mam jakieś dwa wektory, na przykład o współrzędnych a i b i mamy jakiś drugi wektor o współrzędnych CD. No i teraz jak je dodam, no to będę miał A dodać C na pierwszej współrzędnej, B dodać D na drugiej współrzędnej. No ale jeżeli A było większe równe od 0, C było większe równe od 0, czyli te dwa wektory należały do mojego podzbioru S, no to ich suma A dodać C też będzie większa równa 0. Możemy na rysunku to zobaczyć, że jak wezmę jakiś taki wektor, który leży w tej półpłaszczyźnie, czyli kończy się w tej półpłaszczyźnie, wezmę jakiś inny wektor, który też tutaj należy do tej półpłaszczyzny. Jak je dodam do siebie, jak dodam do siebie takie dwa wektory, no to zgodnie z regułą równoległoboku tutaj dostanę jakiś taki wektor. Widzimy, że on też leży w tej półpłaszczyźnie. No i widzimy, że dowolne dwa wektory, które mają po prostu dodatnie te pierwsze składowe, po zsumowaniu również będą miały taki wektor, który będzie miał dodatnią pierwszą składową, czyli będzie skierowany w prawo. Czyli ten warunek jest spełniony, ten pierwszy. Czyli ten zbiór jest zamknięty ze względu na dodawanie. OK. No to teraz sprawdźmy, czy jest zamknięty ze względu na mnożenie przez liczby. Weźmy sobie ten wektor AB. No i przez co trzeba pomnożyć, żeby się przekonać, że nie jest zamknięty? No myślę, że widzisz, co tu trzeba zrobić. Trzeba pomnożyć przez jakąś liczbę ujemną, na przykład przez minus 1. Jak pomnożę to przez minus 1, to dostanę wektor minus A minus B. No ale jeżeli A było większe lub równe od 0, to minus A będzie mniejsze lub równe 0. Czyli ten wektor nie należy do mojej podprzestrzeni S. Taki wektor nie należy do podprzestrzeni S. Jak popatrzymy na rysunek, no to jak wezmę na przykład ten wektor tutaj, ten taki różowo-fioletowy, ten wektor, jak go pomnożę przez minus 1, to dostanę taki wektor. I on ewidentnie wystaje już z tego podzbioru. Nie należy do tego zakreskowanego tutaj podzbioru, do tej prawej półpłaszczyzny. No właśnie, czyli jak pomnożę przez liczbę ujemną, to dostanę wektor przeciwnie skierowany i on już będzie z tego zbioru wystawał. Czyli widzimy, że ten zbiór nie jest... Ten podzbiór S nie jest zamknięty ze względu na mnożenie wektorów przez liczby. Na mnożenie. Czy jest pod przestrzenią? Nie. Nie jest pod przestrzenią ten zbiór. Dlatego, że nie jest zamknięty ze względu na te działania. Jest zamknięty ze względu na dodawanie, ale nie jest zamknięty ze względu na mnożenie. Teraz zastanówmy się nad kolejnym przykładem. I to jest bardzo ważny przykład. Bo tutaj zastanowimy się, czy zbiór rozpięty na jakichś wektorach, czyli zbiór kombinacji liniowych jakichś wektorów, powiedzmy trzech wektorów, V1, V2, V3. Mamy zbiór kombinacji liniowych tych trzech wektorów. To się też czasami oznacza po angielsku span, czyli V1, V2, V3. To jest to samo oznaczenie. I to znaczy właśnie zbiór kombinacji liniowych takich trzech wektorów, czyli zbiór generowany przez takie wektory. No i sprawdzimy, czy to jest podprzestrzeń wektorowa. Nawet nie muszę tutaj mówić, w jakim Rn, dla jakiego n to jest, bo to jest na tyle ogólne, że jak mamy kombinacje liniowe wektorów, zbiór takich wszystkich kombinacji, no to ma pewne własności. No więc sprawdźmy najpierw, czy jak pomnożę taką kombinację liniową przez liczbę, no to weźmy jakąś kombinację liniową, jakiś konkretny wektor, powiedzmy, że on się nazywa x. No i x w ogólności to jest jakaś kombinacja liniowa tych wektorów v1, dodać jakaś stała c2 razy wektor v2 i dodać jakaś stała c3 razy wektor v3. Czyli jest kombinacją liniową trzech wektorów, gdzie c1, c2, c3 to są jakieś stałe. Jak pomnożę ten wektor przez liczbę, powiedzmy przez liczbę a razy x, no to tutaj pomnoży się każdy składnik tej sumy się pomnoży. A razy c2 v i dodać a razy c3 v3. No ale te współczynniki tutaj to są znowu jakieś liczby. To są znowu jakieś jakieś liczby, jakieś elementy era, czyli to są jakieś liczby rzeczywiste, czyli widzimy, że ten wektor a razy x znowu jest kombinacją liniową tych trzech wektorów v, tych samych trzech wektorów, czyli on należy, ja mogę je nazwać, że to jest jakieś na przykład b1, to jest b2, b3, wszystko jedno, to są jakieś nowe stałe, czyli ten wektor a razy x jest kombinacją liniową tych trzech wektorów z jakimiś współczynnikami, czyli jest tej postaci, czyli należy do zbioru kombinacji liniowych. Z definicji zbiór kombinacji liniowych to jest zbiór wszystkich wektorów, które się dadzą zapisać w tej postaci. Czyli widzimy, że ten zbiór jest zamknięty, ze względu na mnożenie. Na mnożenie wektorów przez liczby. Ok, a teraz w takim razie zastanówmy się, czy jest zamknięty ze względu na dodawanie. Weźmy sobie jakiś inny wektor, y powiedzmy. Y niech będziemy jakąś inną kombinacją liniową tych wektorów. d1 razy v1, dodać d2, to są jakieś inne współczynniki kombinacji liniowej i d3 razy v3. Wszystkie elementy tego zbioru to są kombinacje liniowe tych trzech wektorów. No to jak teraz do siebie dodam x i y, jak do x dodam y, no to co mi wyjdzie? No tutaj będę miał c1 dodać d1 razy v1. Potem będę miał coś razy v2 i będę miał coś razy v3. No co będę miał? No tutaj będzie d3, a tutaj będzie d2, no a tutaj będzie c2, a tutaj będzie c3. No i widzimy, że znowu jest tak, że dostajemy kombinację liniową wektorów v1, v2, v3. Tutaj są te współczynniki kombinacji liniowej. To są znowu jakieś liczby. Czyli znowu suma tych wektorów jest kombinacją liniową wektorów v1, v2, v3. Czyli widzimy, że ten zbiór jest zamknięty, ze względu na dodawanie. Jest zamknięty ze względu na dodawanie. Czyli to jest podprzestrzeń wektorowa. Czyli widzimy, że to jest podprzestrzeń. Czyli zbiór kombinacji liniowych jakichś wektorów to jest podprzestrzeń wektorowa. Zawsze. Właśnie to sprawdziliśmy. No dobrze, no to zróbmy teraz na koniec jakiś bardziej konkretny przykład, bo tu znowu trochę się zrobiło abstrakcyjnie, ale to był bardzo ważny przykład. No to teraz na zakończenie zróbmy jakiś prosty przykład, ale bardziej konkretny. Powiedzmy, że mam jakąś podprzestrzeń, którą nazwę U. I to będzie właśnie szczególny przypadek tego, co było w poprzednim przykładzie, czyli zbiór rozpięty przez jeden wektor. Przez wektor o współrzędnych 1, 1. Ktoś mógłby chcieć napisać, że to jest span od 1, 1. Taki wektor. To co to jest za zbiór? Możemy spróbować go narysować, no bo widzimy, że U jest podzbiorem w R2 na płaszczyźnie. No i tutaj mam właśnie płaszczyznę przygotowaną, żeby go narysować. No to najpierw może narysuję ten wektor 1, 1. No to jest taki wektor, który ma współrzędną x równą 1 i współrzędną y równą 1, czyli to jest taki wektor. Jest taki wektorek. No a teraz to są kombinacje liniowe jednego wektora. No mogę ten wektor pomnożyć przez dowolną liczbę, ale już nie mam innych wektorów, które mógłbym mnożyć przez liczbę i do niego dodawać, więc kombinacje liniowe to będą po prostu wielokrotności tego wektora. Jak go pomnożę przez 2, no to dostanę taki wektor. Tak, dostanę taki wektor. Jak go pomnożę przez, nie wiem, przez 5, to dostanę taki wektor. Jak go pomnożę przez minus 3 na przykład, no to dostanę taki wektor. Jak go pomnożę przez co? Przez minus 7 na przykład. Przez minus 7, no to dojadę tutaj. Dostanę taki wektor. Czyli widzimy, że dostaniemy dowolne wektory, które układają się na jednej prostej, wyznaczonej przez ten wektor 1, 1. Kierunek tej prostej jest wyznaczony przez ten wektor. No widzimy, że mnożąc przez dowolne liczby dostaniemy dowolny wektor na tej prostej. Czyli to będzie taka prosta. No i wiemy już z tego poprzedniego przykładu, który był bardziej ogólny, że to jest podprzestrzeń. No bo wiemy, że wektory możemy tutaj do siebie dodawać. Jak dodajemy do siebie dwa wektory, które należą do takiej prostej, no to również dostaniemy wektor, który należy do takiej prostej. No, możemy to sprawdzić. Jak mamy wektor A, który jest w postaci właśnie, że to jest jakaś stała razy wektor 1, 1, jakaś jedna stała. I mamy wektor B, który jest w postaci jakaś stała C2 razy ten wektor. Po prostu bierzemy wielokrotności tego wektora, tylko takie wektory są elementami naszego zbioru. No to jak dodam do siebie te dwa wektory, to co? No to dostanę tutaj, dostanę jakąś sumę, no ale jak weźmiemy to na współrzędnych, no to będzie C1 dodać C2 razy znowu ten sam wektor, 1, 1. Po prostu te współczynniki się dodadzą i dostanę znowu wielokrotność tego wektora 1, 1. Czyli dostanę znowu jakiś wektor, który leży na tej prostej. No, na przykład jak dodam do siebie dwa wektory, na przykład taki wektor, który jest dwa razy ten mój wzorcowy wektor i dodam do niego taki wektor, który jest równy minus 3 razy ten wektor, o, ten. Jak je do siebie dodam, no to mam 2 dodać minus 3, czyli minus 1, czyli w wyniku dodawania dostanę taki wektor. On znowu leży na tej prostej. Oczywiste jest, że jak pomnożę teraz taki wektor tej postaci, na przykład ten wektor A w postaci C1 razy 1, 1, jak go pomnożę przez jakąś liczbę, nie wiem, jakąś liczbę D powiedzmy. I no to dostanę znowu wektor tej postaci. To jest po prostu jakaś nowa stała razy wektor 1, 1, czyli widzimy rzeczywiście, że ten zbiór jest zamknięty ze względu na dodawanie i mnożenie, czyli jest pod przestrzenią. I to jest szczególny przypadek tego przykładu, który był tam przed chwilą pokazywany. No i ogólnie definicja jest taka, że jak mamy pewien podzbiór w przestrzeni wektorowej, tutaj rozważaliśmy tylko Rn, ale to jest prawda dla dowolnej abstrakcyjnej przestrzeni wektorowej. Jak mam podzbiór, który jest zamknięty ze względu na dodawanie i zamknięty ze względu na mnożenie wektorów przez liczby, to taki podzbiór jest podprzestrzenią wektorową. W szczególności też pokazałem na samym początku, że zawiera zawsze wektor zerowy.